Gaetan Kajetanowicz w tej chwili trzykrotny mistrz Europy odetchnął z ulgą, bo nowy sezon za moment się zaczyna i przede wszystkim wielkie plany. Były wielkie marzenia, faktycznie, cześć Wam, a teraz wielkie wyzwania. To, że zaczynamy sezon Mistrzostw Świata w sumie tak szybko dla nas, bo w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się o naszych startach, o możliwości startów stosunkowo późno. Jest też dla nas takim fajnym i bardziej komfortowym rozdaniem, ale to nie zmienia faktu, że wyzwanie jest potężne. 7 rund Mistrzostw Świata w kategorii WRC2, nowy samochód, ale przypominam Wam wspaniały team. Myślę, że wiecie dobrze o tym, ale mam w zespole fantastycznych ludzi, mam świetnych partnerów. Partnerzy to nie tylko firmy, ale przede wszystkim ludzie, którzy tam pracują. Ludzie z pasją. Pasją do biznesu, pasją do sportu. Fajnie się to wszystko układa. A my staramy się dać im nie tylko dobre wyniki, ale też dobre zwroty medialne. Ale to jest plan. Taki jest sport w dzisiejszych czasach. Poza sprawą czysto sportową, jeden właśnie z partnerów powiedział, że jesteś wzorem do naśladowania, czyli w zasadzie masz kolejną rolę do wypełnienia. Staram się to robić, ale z pomocą właśnie naszego zespołu, bo to było tak powiedziane, za tym jest chyba, kryje się trochę więcej zdań nawet, bo ja staram się ciężko pracować, ale pan prezes grupy Lotos miał na myśli pracę całego zespołu. My jesteśmy godni naśladowania. To, co robimy jako, mogę powiedzieć, mały zespół, myślę, że się nikt nie obrazi, prywatny zespół z małego miasta z Ustronia, to wielkie rzeczy na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o sport samochodowy. Jestem z tego dumny i jestem dumny z tego, że prezes tak wielkiego koncernu kieruje w naszą stronę takie słowa. Zamieniasz Fiesta R5 na Volkswagen Polo R5. Patrząc na ostatnie występy w Mistrzostwach Świata rajdowych, w Mistrzostwach Rallycrossowych Świata, gdzie pojawił się Volkswagen, to tam generalnie dominował. W zasadzie nie można... Nie ciśnienie. Zacieramy już ręce, ale z tego co wiem, to dopiero jest początek. Jak długo kierowca przyzwyczaja się do przesiadki z jednego samochodu na drugi? Tak, żeby poczuć się w domu. No mam nadzieję, że ja będę się szybko adaptował do auta, ale bo statystyki są po naszych stronach, ale pamiętajmy, to są Mistrzostwa Świata, tu się wiele może wydarzyć, ścigamy się z najlepszymi na świecie. Oczywiście nowy samochód to nowe, mnóstwo nowych rzeczy, nie tylko manualnie musisz ogarnąć te rzeczy w środku w samochodzie, tak jak miałem na Barburce warszawskiej, gdzie zmieniałem biegi do góry zamiast redukować, bo tutaj manetki miałem przy kierownicy. Tak samo jest wiele innych rzeczy, które mają wpływ na wyczucie auta, na prowadzenie się tego samochodu, jest zupełnie inna konstrukcja. Liczę na to, że bardziej zaawansowana, znaczy tego jestem pewien, ale że będę w stanie to wykorzystać i taki też jest plan. Na koniec jedno pytanie. Byłeś jako kibic na rajdzie Monte Carlo. Tak. W Szwecji Marcos Gronholm powiedział, że te rajdy to już nie jest taka prosta sprawa. Zresztą Sebastian Loeb również powiedział, że rajdy mocno się zmieniły. Tak. Patrząc przez perspektywę lat, naprawdę się tak bardzo zmieniły rajdy? Ale nie chcę jakby Wam wypominać, ale ja to już mówiłem kilka lat temu. To nie jest sztuka improwizacji. Tutaj naprawdę bardzo ciężko trzeba pracować. To jest 24 godziny na dobę, a nawet 48 godzin na dobę ciężkiej pracy. Bardzo wymagający sport, trudny do zrozumienia, trudny do pokazania również, ale to jest coś, co mnie napędza. Myślę, że kibice nie tylko rajdowi, ale mam nadzieję przyszli rajdowi właśnie będą się zgłębiać w te tajniki rajdowania i wtedy dostrzegą niuanse, które mają wpływ na to, czy jesteśmy na pierwszym, czy na przykład na siódmym miejscu. A tak naprawdę różnica jest bardzo niewielka. Trzymamy kciuki za Kajto już niebawem na Korsyce. Dziękuję, panie. Dzięki.